Eucharystia też jest jakąś taką bardzo duchową, może niewidzialną, niewidoczną, ale ucztą. Fizycznie to posiłek jest bardzo skromny i tylko jeden w ciągu całej tej uczty, w ciągu całej Eucharystii tylko raz podchodzimy do stołu i tylko raz spożywamy. To ma nam dużo powiedzieć, że nie chodzi o posilanie się tutaj, tylko odkrycie zupełnie innej uczty. Chcemy ucztować. Chcemy, żeby nasze życie było weselem, biesiadą. Tak, każdy z nas by marzył o czymś takim. Ale czy chcemy rozmawiać z Bogiem? Bo pamiętamy z przypowieści tego oniemiałego. Bóg dla nas czyni wiele w ciągu naszego życia, żeby poprawić nas, nasz los, naszą dolę. Ale nie chodzi tylko o poprawę tych warunków fizycznych, intelektualnych, emocjonalnych, finansowych. To odsyła naszą uwagę do czegoś więcej. Bóg jest duchową ucztą. Tak naprawdę to On jest dopiero tym w pełni zadowalającym szczęściem. Można powiedzieć, Bóg jest weselem serca. I doprawdy już tu na ziemi możemy zakosztować, jak słodki jest Pan. Nie jest to jedynie dostępne od razu, kiedy spożywamy komunię świętą. Ten smak może nie jest fizycznie zbyt ciekawy. Ale choć wielu On powołuje i wielu z nas zaprasza do siebie, abyśmy Go odkrywali w głębi ducha, żebyśmy odkryli w Nim szczęście, to jak mówi przypowieść, wielu jest powołanych, niewielu wybranych. Ale nie dlatego, że Bóg kogoś odrzuca. Sami się czasem sytuujemy w takich odniesieniach do Pana Boga, że uniemożliwiamy sobie szczęście. Ta przypowieść wyjaśnia, dlaczego tak jest, że czasem, będąc nawet najbliżej Boga, nic z tego nie mamy, nic nie czujemy i ostatecznie kończymy też za drzwiami. Nie daj Boże skończyć za drzwiami wieczności. Czy, bracia i siostry, nie odkrywamy w sobie takiego pragnienia, zwykłego pragnienia szczęścia? Myślę, że każdy z nas gdzieś to w sobie nosi. Szczęście? Tak. Sens życia, pełnia, zadowolenia. No wszyscy gdzieś to w sobie mamy. Ale wiecie co? Szczęście, żeby było nieutracalne, żeby było po prostu naprawdę szczęściem, to musi być nieutracalne. Bo jeśli szczęście byłoby chwilowe, to jeszcze bardziej by nas raniło. Bo powiedzmy, że coś otrzymuję na chwilę, a później to tracę. To mnie jeszcze to bardziej boli. Bo wtedy nie tylko czegoś nie miałem, ale coś utraciłem. To jest podwójny ból. I tak nawet w najprostszym myśleniu dochodzimy do wniosku, że szczęście, aby było naprawdę szczęście, musi być nieutracalne i po prostu wieczne. A ten świat, w którym my żyjemy tutaj, jest poddany presji czasowej. Wszystko mija. Wszystko się wymyka. Wszystko mamy tylko na chwilę. Nawet samych siebie, nawet własne ciało. Więc jak tutaj doznać wiecznego szczęścia, będąc w tym świecie, w którym wszystko się rozlatuje, wszystko mija, wszystko odchodzi, wszystko można stracić. Tak podejrzewam, że wszyscy gdzieś tam w okresie 16, 17, może 18 lat, kiedy ludzie zadają sobie takie pierwsze pytania o sens życia i marzą, może śnią nawet o tym, żeby było fajnie. No tak, w tym okresie młodości mamy takie marzenia o zdanych egzaminach, o miłości, o tym, żeby spotkać taką osobę, przy której można już spędzić resztę życia, o jakimś triumfującym przebiegu naszego bytu, o karierze, może o pięknie, inteligencji, o zachwycie, o poniżeniu wrogów, o pokonaniu przeciwności. Może nawet mamy bardzo dobre marzenia, takie moralne, nie? Że będziemy innym pomagać, że będą nas kochać i że wszystko będzie fajnie. No już nie powiem o szczęśliwej rodzinie i zadowoleniu z dzieci i z siebie samych. I powiedzmy, że wszystko to ktoś osiągnął. Na skutek pewnych starań uchwycił to, ma to wszystko. Wspaniałego męża czy żonę, wspaniałe dzieci, dobrą pracę, jest zdrowy, jest piękny, jest wykształcony, finansowo dowaloryzowany, niczego nie brakuje. Ale kiedy to wszystko ma, nagle wieczorami może odkryć lęk, że coś z tego może stracić. A nawet jeśli mu się uda przez kilkadziesiąt lat utrzymać taki stan i nie straci z tego nic, cały czas będzie szczęśliwy żył, 30, 40 lat w takim stanie, oto pewnego dnia
Przecież przyjdzie emerytura, przyjdzie starość, przyjdą choroby, najbliżsi mnie opuszczą, okaże się, że dzieci mnie już nie rozumieją, a mąż już ledwie zipie, albo żona tak samo i wcale już nie jest taki piękny albo taki wspaniały. I co wtedy? Jakaś pustka? A co najgorsze, z dnia na dzień nieuchronność śmierci będzie przypominała, że trzeba sobie zadać pytanie, co dalej? I czy dobrze żeśmy zainwestowali to życie? Co dalej? I czy my chcemy sobie zdawać z tego sprawę, czy nie? To i tak tak będzie. Ci, którzy z nas nie mieli zbyt szczęśliwego życia, już wcześniej zorientowali się, że wszystko, co tu można osiągnąć, jest utracalne i spróbowali położyć swój ciężar istnienia, rzucić kotwicę swojej nadziei do takiego brzegu, który nie zatonie. Nie na jakąś krę lodową, tylko na kontynent wieczności. Komuś takiemu może nagle właśnie wyświetli się pytanie, po co ja to wszystko robiłem? I tak nic z tego nie mam. Nawet swoje ciało stracę. I co, moja przyszłość to robaki w trumnie? Bracia i siostry, wizja marności życia ziemskiego już wielu doprowadziła do rozpaczy. Jeśli tak głębiej człowiek zastanowi nad naszym życiem, to nie da się uniknąć takich wniosków. Niektórzy nawet odebrali sobie życie, nie wierząc w to, że jest jakieś inne. Ale jak żyć tym życiem, żeby tamtego nie stracić? Jak rozsądnie tracić czy marnować to życie, bo i tak się go marnuje i traci, żeby nie stracić tamtego życia wiecznego? I kto wie, czy ta przypowieść właśnie na ten temat nie mówi. Chrystus do nas wszystkich, do całej ludzkości wyszedł z pewną propozycją. Nie z przymusem, ale z propozycją, dość silną propozycją, bo jak widzimy w przypowieści, raz wychodzi z tym zaproszeniem, i drugi, i trzeci, nie zniechęca się, w końcu wszystko organizuje, a i tak znajduje się ktoś, kto oniemiał. Jezus nam mówi, że jest inne życie. Życie, które się nie traci. Życie, które nie jest naznaczone starością, chorobą, śmiercią, nieszczęściem, grzechem, przede wszystkim śmiercią. Wierzymy Mu, czy Mu nie wierzymy? Czy to jest prawda, że On zmartwychwstając i wchodząc w inne życie, bo przecież wiemy, że nie został na tej ziemi w taki sposób, jaki był obecny przed śmiercią. On tylko pokazał nam, że jest życie po śmierci. Przez 40 dni się ukazywał, ale mówi, nie inwestujcie w to. To wszystko minie. Tylko tak żyjcie, żebyście nie stracili życia wiecznego. I Chrystus pokazał nam, że jest życie wieczne. Życie, w którym czeka nas nieprzemijająca radość. Szczęście, wypełnienie wszelkich tęsknot. Tego można zaledwie liznąć, że tak powiem, dotknąć. Musnąć na Eucharystii, na modlitwie, w Słowie Bożym, w konfesjonale, w sakramentach. Wtedy zaledwie dotykamy to jednym muśnięciem tego czegoś nieutracalnego. Tego pokoju błogosławionego, szczęścia, takiej ulgi, jakiej nic nie daje na tym świecie. Ale to jeszcze nie jest to. To życie w czasie jest tylko po to, by odnaleźć i zainstalować, że tak powiem, na stałe w życiu wiecznym. Mamy czas, żeby zdobyć wieczność, a nie czas, żeby zdobyć cokolwiek innego. Bo czas i tak się traci. Życie wieczne to najradykalniejszy atrybut naszego Boga. On jest miłością, jest miłosierdziem, jest przebaczeniem, jest mądrością, tak, ale przede wszystkim jest życiem wiecznym, bo bez tego atrybutu to te wszystkie inne jeszcze bardziej by nas raniły. Odnaleźć życie wieczne bez Boga byłoby niemożliwe, bo On jest życiem wiecznym. Jeśli odnajduje życie wieczne, to odnajduje samego Boga. Żyć bez Boga w życiu wiecznym to jest piekło. To też nie miałoby sensu. Jedyną więc najsensowniejszą decyzją z takiej najbardziej prymitywnej pozycji wnioskowania filozoficznego, jaką można uczynić na ziemi, taką decyzję podjąć na ziemi, to odnaleźć niebo. Nie jakieś marzenie dzieci, nie jakąś fantazję literatów, tylko życie o nieskończonej intensywności, które możemy sobie tylko wyobrazić, analizując to życie, bo ono i tak jest dość interesujące. Przecież wiemy, że minie.
Ona jest jakby opakowaniem życia wiecznego. To życie doczesne jest tylko pewnym pokrowcem. No ale nikt nie kupuje opakowania, tylko to, co jest w opakowaniu. Śmierć jest, moim zdaniem, wielkim filozofem, który bezgłośnym głosem do nas mówi, o co naprawdę chodzi. Bo wszyscy stoimy przed wizją śmierci. Tylko co dalej? I gdyby nie śmierć, może byśmy nawet nie starali się o życie wieczne. Nie wiem. Trudno to wszystko rozstrzygnąć. Nagrodę nieba ten świat nie może pomieścić. Dlaczego tu życie wieczne jest tak niewyobrażalnie trudno dostępne? Ten świat jest za mały. On jest zbyt ciasny. On jest zbyt mikroskopijny wobec szczęścia, jakie Bóg przygotował tym, którzy z Nim mają relację o wiele większą niż przyjaźń. Syn Boży jednak dobitnie nas przekonuje. Pamiętacie przecież te słowa. Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nawet serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Niebo jest co prawda nie do wyrażenia, nie do wyobrażenia, ale jest ukryte już tutaj na ziemi. Choćby w tym Kościele, w tych sakramentach, w Eucharystii, w ciele i krwi, tam jest przecież życie wieczne, życie Chrystusa. W tych słowach, które rozważamy, już jest tchnienie innego porządku, innego nieba, innego świata. Więc uczestnicząc w życiu wspólnoty Kościoła, w sakramentach, chociaż to może tak zewnętrznie nie wydaje się być pociągające, jak witryna jakiegoś sklepu w galerii czy coś takiego, w Słowie Bożym, chociaż może to nie jest takie ciekawe jak rytmy modnej muzyki czy czegoś innego, w modlitwie, chociaż może to nie jest tak pociągające jak jakieś plotkowanie o pierdółkach, on jest, przepraszam za to wyrażenie, on jest tu zakorzeniony ze swoją wiecznością. Bóg. I uczestnicząc w tym, już jakby przeciskamy się do tamtego świata. Ta nasza kotwica nadziei już jest po tamtej stronie. Jeśli w tym nie uczestniczymy, to marna jest nasza egzystencja, bo skończy się tylko śmiercią. I wszystko, co osiągniemy, będziemy widzieli z roku na rok, jak to tracimy, jak to gnije, więdnie, umiera i odchodzi. To nie byłoby sensu. Nieboż to życie nieutracalne, którego szczęście polega na widzeniu Boga. Ktoś powiedział, a cóż to takiego ciekawego? Czasem jak się widzi pięknego człowieka, piękną twarz, człowiek nie może oderwać od niego oczu. Jest piękny. Podziwia się go, kontempluje. Może nawet pożąda. Ale to już daje człowiekowi trochę szczęścia. No może przyjemność. To jest tylko iskierka. A Bóg to jest pożar. Bóg jest ogniem pochłaniającym, mówi Biblia. Kiedy Jego będziemy widzieli, nie będziemy mogli oderwać oczu od Niego. To jest wieczne zakochiwanie się. Wieczne zakochiwanie się. Wieczny stan szczęścia. I nie bójmy się. Nie będziemy tylko to jedynie robić. Tamto życie jest o wiele ciekawsze niż to. To jest w stosunku do tamtego nędznym projektem. Słabiutkim szkicem. Bóg nie będzie ukryty wtedy. I to jest niebo. Mówi Biblia u Mateusza w 18 rozdziale. Aniołowie w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca. Cóż takiego ciekawego? Popatrzcie, jest napisane w niebie. Aniołowie w niebie, co robią? Wpatrują się zawsze. Wpatrują się zawsze w oblicze Ojca. To musi być niezwykle fascynujące. Widzenie Boga, szczęście, nieutracalność życia, radość. Wiecie, bracia i siostry, my się domyślamy, że te słowa, które wymieniłem, tak czujemy. One nie oddają nieskończonej satysfakcji, jaka się za nimi ukrywa. To są takie maleńkie etykietki, które tylko pozwalają coś sobie nawet nie wyobrazić, czegoś się domyśleć, nie domyślając się nawet, czego naprawdę się domyślamy. No ale ten świat może tylko tyle powiedzieć o tamtym świecie, bo on się nie mieści w tym. Bóg da nowe serce, mówi dzisiaj Ezechiel, nowego ducha. Będzie jakaś rekreacja, stworzenie na nowo, jakby nowe ubranie, jakby włożenie nowych ciuchów istnienia, nowe ciało.
Pamiętacie Jezusa, jak zmartwychwstał? No, miał ciekawe możliwości. Przechodził przez mur, co prawda jadł rybę, ale rany go nie bolały. Ze wszystkiego był zadowolony. Ale żeby Bóg był niebem dla nas w wieczności, to trzeba z Nim nawet przeżyć czyściec na ziemi, a niekiedy piekło. Bo tak się sprawdza przyjaźń, relacja, więź. Żeby kiedyś przeżywać Go w weselu, to trzeba teraz dawać, zapraszać się na ucztę, nawet jeśli ona wygląda na stypę. Bo czasem tak się czujemy na mszy, smutno. Radość jest ukryta tutaj pod powierzchnią smutku. Ktoś jest gorący, to przez tą lodową pokrywę pozorów potrafi się przetopić głębiej. Ale jeśli ktoś nie ma ciepła w sobie, nie ma pragnienia szukania Boga, nie się ślizgał na tym lodowej powierzchni znaków, słów, murów. Zewnętrznie tu niewiele jest ciekawych historii. I o tym, myślę, jest dzisiaj ta przypowieść. Posłuchajcie, Jezus mówi tak, Królestwo Niebios, i to nie nieba, tylko niebios w liczbie mnogiej. Są różne możliwości przeżywania szczęścia, nie tylko jedna. Każdy będzie miał z nas inny rodzaj przeżywania szczęścia, gatunkowo inny od drugiego. Królestwo Niebios podobne jest, i to mówi podobne, czyli nie takie same, tylko podobne jest do króla. Nie powiedział nawet do uczty, tylko do króla. Skierował je uwagę słuchaczy na osobę. Tak naprawdę Królestwo Niebios to nie jest to, co Bóg nam da, tylko On sam. Nie chodzi o interes, chodzi o więź z Bogiem. Jest osoba, to jest Królestwo Niebios. I On mówi tak, który wyprawił ucztę weselną swemu Synowi. Domyślamy się, że tym królem jest Bóg, Synem jest Chrystus. A ucztą oczywiście już tu, ten projekt, ta reklamówka, Eucharystia. To niby nic, ale to już jest wieczność. I dlatego jej nie widać, bo nie mieści się. Ledwo się mieści. Ledwo jest tutaj. I zaprasza, król zaprasza różnych ludzi, ale nie chcą przyjść. Tak już jest od wieków, że większość ludzi nie przychodzi na to zaproszenie. Ilu nas tutaj jest? Ile tu wolnych miejsc jest w ławkach? Szkoda, przykro. Zlekceważyli, mówi Biblia dzisiaj. Jeden poszedł na swoje pole, no szerokie pole popisu jest na tym świecie, można zrobić niezły interes. Drugi w kupiectwo się dał, no to potrafi człowieka pożreć ten biznes. Podaje pewne możliwości zadowolenia gdzieś do 70 może roku życia w maksymalnych układach. A jeszcze inni pozabijali zapraszających. Jak mało jest tych, którzy dają się zaprosić do inwestowania w wieczność. Jak wielu łudzi się, że można być szczęśliwym na tym świecie. Przecież wszystko tu mija, więc szczęście, które mija, jest w sumie rozpaczą. Odłożoną rozpaczą. Król zaprasza nawet złych i dobrych. To ciekawe sformułowania, bo dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy, że on mówi do swoich sług, to zaproście złych i dobrych z tych roztajnych dróg. Zawsze mnie to intrygowało. Dlaczego złych i dobrych? I to z roztajnych dróg. Zaprasza bez zaciągania opinii o tych ludziach. Bez jakiegoś CV, czy bez opinii od proboszcza, czy może od psychologa, co to za człowiek. I złych i dobrych, dawajcie wszystkich. Bo w chwili zaproszenia nie liczy się to, co było za tobą. Ważne jest to, co będzie przed tobą. Z roztajnych dróg. To są bardzo idealne warunki tego, żeby zrozumieć zaproszenie Boga, kiedy żadne zaproszenia ziemskie już do nas nie przychodzą, nawet ci, którzy się żenią, już nas nie zapraszają, bo po co nam taki smutny, po co komuś smutny samotnik stojący w kącie, albo może ktoś, kto ma za duże uszy, albo jest za gruby, albo może mało inteligentny, albo niewłaściwy. Tak, ci pominięci z roztajnych dróg, oni chętnie przyjmą zaproszenie Boga, bo już ich nikt nie zaprasza, bo roztajne drogi to są za miastem, tam się rozwidlały, za miastem, czyli poza wspólnotą, poza tymi, którzy coś kombinują, coś robią, konstruują. Ludzie, którzy są poza miastem. Ludzie, którzy są poza nawiasem. Zabłąkani, zagubieni, niepotrzebni, nieodnalezieni. O takim dobrze wychodzi to zaproszenie od Boga. Krótko mówiąc, tak paradoksalnie, to dobrze, jak nam życie na tej ziemi nie wychodzi, łatwiej nam wychodzi życie po tamtej stronie.
I mówi Biblia, sala biesiadna wypełniła się biesiadnikami. Tak, wyobrażam sobie taki bankiet. Wszyscy chodzą, szeleszczą te szaty, jakieś mankiety, krynoliny, błyszczą może jakieś klejnoty, popijają wszyscy szampana, wszyscy w jakichś odświętnych strojach i nagle król wchodzi, ciekawe, żeby się przypatrzyć biesiadnikom. On najpierw ich kontemplują, zanim oni będą kontemplować jego. Najpierw on im się przygląda. Po co? Otóż Bóg przypatruje się nam i przygląda się nam każdemu już tutaj, na tej uczcie, na Eucharystii. Bo jak ją przeżywamy, tak będziemy przeżywać w niebie jego obecność. Jeśli tu potrafimy się go dopatrzeć, to tam bez problemu go zobaczymy. Ale jeśli tu go nie widzimy, to nie wiem, czy tam go zobaczymy. Bo jest duchem. I co? Przygląda się każdemu i oto okazało się, że był ktoś, kto nie miał szaty wesela. Zwrócił jego uwagę. Ciekawy szczegół. Czyli można być na weselu czy na bankiecie z przymusu. Wcale się tym nie cieszyć. Można być na mszy z przyzwyczajenia. Mogę tu przychodzić, sprawować tę Eucharystię w tych szatach niby weselnych, ale może mnie to naprawdę męczyć. I mogę już się tak oswoić z tym Chrystusem, mimo tego, że jestem kapłanem, zakonnikiem, że tak naprawdę nie widzę w nim wesela. On mnie nie cieszy, co innego mnie pociąga. On mnie nie podnieca, nie ekscytuje, nie jest moim szczęściem. No tak po prostu jest, że żyję w takiej instytucji, która nazywa się Kościół i muszę tutaj podnosić te ręce i powiedzieć kilka słów. Ale mnie to nie weseli, nie mam szaty wesela. Pytanie sobie stawiam i wam. Czy cię to cieszy, że tu jesteś? Można tu być i w ogóle z nim nie rozmawiać, o nie mieć. Tamten człowiek stał, król do niego poszedł i mówi, no nie masz szaty wesela, czyli nie cieszysz się, że tu jesteś? A on ani me, ani be. Co za smutna sytuacja. Przyjrzyjmy się tej szacie wesela, bo to jest zagadka. Chyba decydująca o tym, co będzie dalej. Wiecie co, szata wesela to jest taki symbol umiejętności odkrywania w Bogu szczęścia. No wesele, ubrać się w radość. O tak można my metaforycznie to nazwać. Czyli czy ja jestem szczęśliwy z tego, że jestem z Bogiem? Kiedy otwiera się Biblię i szuka się tego pogłębienia, tego symbolu, to trzeba znaleźć inne teksty biblijne, tam gdzie jest mowa o szatach. Wtedy dopiero można odkluczyć, że tak powiem, co naprawdę się kryje w tym słowo szata wesela. Pamiętacie, Jezus, kiedy umierał na krzyżu, został obnażony ze wszystkiego, oddał każdą szatę. Zerwali z niego szaty, podzielili na czworo, żołnierze zabrali sobie te szaty, zabrali mu też tunikę, która była tkana od góry do dołu, nie rozrywali jej, rzucili o nią losy. Wiecie, co to znaczy? To jest nie tylko taki moment zawstydzenia Jezusa, to był symbol. On po prostu z tego świata i to wszystko, co należy do tego świata, oddał. Nic nie chciał z tego świata. Ale jednocześnie w tym geście rezygnacji z jakichkolwiek dóbr z tego świata, z jakichkolwiek szaty, jakże smutna to była szata, zrobił gest obdarowania nas. Obdarował nawet żołnierzy. A nie tylko żołnierzy, nas wszystkich, bo wszyscy jesteśmy legionistami, nieraz go krzyżowaliśmy. I on nam to daje. Co nam daje? Podobieństwo do siebie. To jest szata. Kiedy Piotr po zmartwychwstaniu Jezusa widzi w Łodzi, że jakaś postać się pojawiła i powiedziała, gdzie można wyłowić ryby. Pamiętacie, jak rzucił po prawej stronie Łodzi sieci i wyłowili. To w pewnym momencie Jan Ewangelista rozpoznał Jezusa i mówi, to jest Pan. I Piotr wtedy dziwnie się zachował. Żeby zbliżyć się do Jezusa, ubrał się w szaty i rzucił się w pław jeziora. Kto się ubiera, rzucając się do morza? Dziwne zachowanie. Zwykle ludzie się rozbierają, kiedy się rzucają do morza. A on się ubrał. To było w Ewangelii Jana. Jak sądzę, nie bez znaczenia podał taką informację. Jan chciał powiedzieć, że jeśli chcesz się zbliżyć do Jezusa, ty się musisz ubrać w szatę. W łaskę. Łaskę uświęcającą, w podobieństwo do Jezusa. Przypomnijmy inny moment. Przypowieść o synu marnotrawnym. Być może nago wracał ten marnotrawny syn z chlebu. I wstydził się być może.
I ojciec wyszedł mu naprzeciw, rzucił mu się na szyję, zawołał swoje sługi, pamiętacie, i powiedział: włóżcie mu najlepszą szatę. I tak dalej. W Apokalipsie jest mowa w 7 rozdziale o tym, że ci, którzy wchodzą do nieba w orszaku baranka, wypłukali swoje szaty we krwi baranka. To jest taki symbol oczyszczania się w spowiedzi. Bo za każde przebaczenie grzechów Jezus zapłacił swoją zabroczoną krwią szatą. On się obnażył, nie? Przyjął wstyd, żebyśmy nie, my byli pozbawieni ze wstydu, kiedy wyznajemy tamte grzechy w spowiedzi. Ta szata to jest po prostu łaska uświęcająca. My ją zawsze zdobywamy, kiedy wyznajemy wszystkie grzechy, czy jakby zrzucamy szatę grzechu przy naszym krzyżu i zakładamy Jego szatę przebaczenia miłosiernego Ojca, który przebacza marnotrawnemu synowi. I jeśli ja mam taką szatę, jeśli mam radość z tego, że Bóg mi przebaczył wszystkie moje świństwa, znowu przepraszam za to określenie, ale przypowieść do tego mnie uprawnia, bo od świń wracał marnotrawny syn, to ja mam szczęście, ja mam radość. Ja się cieszę, że jestem z Bogiem, bo widziałem, co mi przebaczył i że mi przebaczył. Ja mam wtedy podstawę do radości. Ale jeśli ja się nie spowiadam z tych grzechów, to ja mogę być na Eucharystii, ale ja fundamentalnego prawa do szczęścia nie będę miał. Bo z jakiego powodu? Ja nie zobaczę wtedy Boga, bo nie pozwoliłem Jemu zobaczyć swoich grzechów. Ja wtedy nie odczuję radości. Ja będę oniemiały na tej Eucharystii. On oniemiał. Dlaczego nic nie mówił ten człowiek? Dlaczego go zatkało? Bez łaski uświęcającej między nami a Bogiem nie ma właściwego dialogu. Cóż z tego, że ktoś jest na mszy, kiedy nie zrzucił szaty grzechów w spowiedzi. Nie był prawdziwy w tym wszystkim. Ukrył coś przed Bogiem. Wtedy i Bóg się przed nim ukryje. Jeśli my przed Bogiem niczego nie ukrywamy, Bóg nie ukrywa swojego oblicza przed nami. To jest taka zasada. I o tym mówi ta przypowieść. Bóg będzie do mnie mówił wtedy: przyjacielu, jak się to stało, że tu przyszedłeś nie mając stroju wesela? Przyjacielu, jak tu wszedłeś na tą mszę bez wyzucia się z grzechów, bez spowiedzi? I co ja wtedy? Ja nic nie powiem Jemu. Bo o czym mówić? Taki człowiek jeszcze bardziej się zamknie. Bo tam, gdzie trzeba było rozpocząć dialog, nie rozpoczął. Więc konsekwencji dialogu z Bogiem nie będzie. Zdusi w sobie wyrzuty sumienia. Ów głos Ojca, który szeptem do nas mówi w sumieniu: oddaj swoje grzechy. Mój syn oddał ostatnią szatę, a ty boisz się oddać tego, co cię unieszczęśliwia? Tak właśnie, widzicie, dzieje się z nami, kiedy nie oddajemy wszystkiego Bogu. Bóg chce, żebyśmy pozbyli się wszystkiego, co nas unieszczęśliwia, co nas zatrzymuje w tym świecie. Chce nam dać zupełnie inny świat. On jest dostępny już tutaj, w Eucharystii. Miejmy w to wiarę. Była taka sytuacja w synagodze w Kafarnaum. Synagoga to, jak wiecie, miejsce dość uświęcone modlitwą. Ludzie przychodzili do synagogi, jak my dzisiaj do świątyni, modlili się. I Marek podaje, że Jezus wszedł do synagogi i nagle jakiś człowiek zaczął się obruszać. Kilka razy w życiu mi się coś takiego zdarzyło. W czasie odprawienia mszy lub mówienia Słowa Bożego nagle ktoś zaczęło kimś rzucać, w końcu trzasnął drzwiami i wyszedł. I tak samo było wtedy. I ten człowiek zaczął wrzeszczeć na cały głos: wiem, kto jesteś, święty Boże, nie dręcz mnie, przyszedłeś mnie tutaj dręczyć, przyszedłeś nas zgubić. I Jezus podszedł do tego człowieka i powiedział mu: milcz, zatkaj się, zamknij się i wyjdź z niego. Tak powiedział do demona. Język grecki używa tutaj tego samego słowa, które użył na określenie tego oniemienia. Zamilczeć. Jaki to duch może się w nas ukrywać, który uniemożliwia nam rozmowę z Bogiem? Ano ten duch pretensji. A o co pretensji? Czego chcesz od nas, Jezusie Nazaretański? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. I Jezus surowo mówi do niego: milcz, czyli zamknij się. Tak, nie boję się powiedzieć, że to nawet drastycznie brzmiało. To słowo greckie phimoo oznacza nawet stulenie pyska. Tak się rozmawia z demonami. Popatrzcie, był ten człowiek na liturgii, w dewocyjnej atmosferze, a był wypełniony złością na Boga i pretensją o to, że Bóg jest taki, jaki jest. Modlił się i wierzył, że Bóg jest święty, ale to była tylko wiedza.
rzeczywistości uważał, że Bóg jest zły, bo przychodzi gubić. Wiem, kto jesteś, święty Boże, przyszedłeś, żeby nas gubić. My się popatrzmy, tak dopatrzmy, czy w naszym sumieniu nie ma czegoś takiego. Takiego właśnie diabełka, który nam mówi, nie udało mi się życie, to Ty, Panie Boże, zniszczyłeś mi moje szczęście. To Ty jesteś winny, że nie jestem szczęśliwy z tego życia. Czego chcesz ode mnie? Dlaczego mnie tak męczysz w tym życiu? To jest demon. Bo Bóg nikomu z nas nie przyrzekł, że to życie będzie udane. On nam przyrzekł, że tamto życie będzie udane. I Bóg ci nie przyrzeka, że ty będziesz żył czy żyła bez problemów na tym świecie. On ci przyrzeka, że tamto życie jest bez problemów. On tylko mówi, że tu jest z tobą i że tu jest dostępne tamto życie. To jest skorumpowane, zepsute przez grzech. Tu już się wiele nie da zrobić. Tak, obecność w kościele czy w synagodze to nie wszystko. Ważniejsze jest to, czy On, Jezus, jest obecny we mnie, a nie czy ja jestem w murach, tylko czy On jest w murach mojego ciała. Czy ja mam zgodę na to, że moje życie takie, jakie ono jest, może nie jest najszczęśliwsze, idealne i cudowne. Nie będzie. Nie o to chodzi. To nie jest celem. Bo nawet gdyby było, jeszcze bardziej by nas unieszczęśliwiło, bo pewnego dnia i tak byśmy stracili wszystko. O, jak ważne jest, by nie być oniemiałym na modlitwie z pretensji do Boga. O, jak ważne jest, by nie nosić w sobie żalu, że to życie, jakie my tutaj pędzimy, jest nieudane. Nie będzie udane. Nie o to ma się udać. Ma się nam udać życie wieczne. Bo nie to życie ma się udać, lecz tamto, bracia i siostry. Nie wiem, czy kogoś z was przekonałem, ale próbuję siebie od wielu lat przekonać, że o to chodzi. Amen.